tym, beznadziejną influencerką. Nagrywam. Ciach, Jezus, nic nie widać. Słuchajcie, przyjechałyśmy do stajni. Nie będę się tłumaczyć z tego, że jestem beznadziejną influencerką, ale przyjechałyśmy do stajni i takie coś mnie zaskoczyło. To jest miejsce na moje rzeczy. Czy wy pamiętacie, ile ja mam rzeczy? No bo od początku, odkąd tutaj stoimy, to nie miałam żadnej szafki, nie miałam niczego. I zgniły mi kantary. Więc następny vlog będzie zmycie kantarów i mogę wam pokazać wszystkie kantarki mercedeski. No, pokażę wam wszystkie kantarki mercedeski. Akurat będzie jedyna chyba taka okazja, żeby wam to pokazać. Słuchajcie, no nie wiem, kminie jak was tutaj ułożyć, bo powiem wam, że odkąd tutaj stoję, to jeżdżę tak rzadko do stajni, że to jest jakiś hit. I u dziewczyn chyba, dziewczyny nie wiem, chyba teraz w ogóle nie chodzą. Mercedes wygląda jak po prostu bułka w maśle, znowu spadły jej te plecy i tak dalej. Teraz jeszcze byliśmy w sklepie, kupiłam taką cute mega gąbeczkę, która nam się zaraz przyda do mycia w ogóle dziewczyn. Nie wiem, czy się oduczyłam. Ten vlog może być w ogóle bardzo długi, bo ja nie pamiętam, jak się nagrywa. Po prostu. Teraz wkręciłam się w TikToka i z 40-minutowych filmików przeszłam na filmiki, które trwają dosłownie, nie wiem, góra chyba 2 minuty. Nawet jak dodaję na TikToka filmik, który trwa 2 minuty, to mam takie, Jezu Kasia, jakie to jest długie. A ostatnio sobie oglądałam, ile ja tutaj po prostu gadałam i brakuje mi tego gadania. Więc, no nie wiem, jak chcecie oglądać, to oglądajcie. Mam nadzieję, że wam brakowało. Wiem, że niektórym osobom brakowało mnie, więc fajnie, bo to jest regularnie do mnie piszecie. Sorry, że tak na razie kadr będzie tylko tutaj, ale to później sobie tam, wiecie, pójdziemy na lążowniki w ogóle. Ale jeśli chodzi o ten sezon, to jest po prostu masakra, jeśli chodzi o oddech Merki, bo pierwszy raz w ogóle zaczęła kaszleć. No ona się po prostu dusi, wiecie, tą całą, wiecie, tu jest wszędzie piasek, ona nie jest na trawie. Też były, jak były to takie duchoty, no słuchajcie, wiecie jak jest. A jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, że nawet konie w tej naszej poprzedniej stajni, które stoją tam, gdzie Merka stała, nie kaszlały nigdy w życiu, nie mają problemów oddechowych, a też kaszlą. Jezus, uduszę cię po prostu, idź tam. Więc słuchajcie, powiem wam, że może wam pokażę tą kamerką, bo będziecie lepiej widzieć. Dobra, wpadłam na pomysł taki, że może ja się jednak nagram tą kamerką, szukałam. Zwisaj ogon myszy z pyska. Okej, pokażę wam po prostu. Słuchajcie, peletki ziołowe z Nuby. To jest po prostu mój game changer. Mam nadzieję, że teraz też nam pomoże, bo jak na razie nie dostawała tego regularnie. Dostawała tylko wtedy, kiedy ja przyjechałam. Zamówiłam to ostatnio, więc nie wiem, może z 2 razy to dostała, coś takiego. Teraz mój chłopak będzie jej dawał tutaj codziennie, więc mam nadzieję, że jej to przejdzie. Znaczy, że inaczej, że jej to pomoże. Zrobimy jej nebulizację, pobiega, to jej bardzo pomaga, bo jej wychodzą wszystkie gluty. No i właśnie to. I Jezu, jak to pachnie. To jest tak cudne. I w formie herbatki to możecie podawać i możecie to podawać tak na sucho. Ja teraz jej dam po prostu na sucho, ścieczką wymieszane przed ruchem. Więc tak zrobimy sobie. Kupiłam mi nowy żłób, na TikToku też mogliście zobaczyć, bo już to już jest mój trzeci żłób. W ciągu 4 lat miałam kolejne kostki, ja nie wiem, mam nadzieję, że w ogóle, że nie widzicie. Więc damy sobie tak pół, no nie wiem, to jest kucyk, więc tam jest napisane, że pół opakowania. To w ogóle mam, to strasznie to szybko idzie. To jest tam chyba napisane, że na ileś tam kuracji ma być. No nieważne, no to są w ogóle wszystkie zioła, które lubi Merka, ale no nie wiem, co chciałam powiedzieć, nieważne. Nieważne, po prostu ładujemy to, no mówiłam. Będzie takie gadaniny, ale powiem wam, że brakowało mi tego. Lubię to. Jak ja już się wkręcę, to już myślę, żeby nagrywać. Tym bardziej, że już tutaj się czuję swobodnie z nagrywaniem, więc damy jeszcze sieczki. Mamy czydesza i Mercedes niech idzie do pracy. Jak wam go pokażę, to się po prostu przerazicie, jak ona wygląda. Chociaż nie, bo wy nie widzieliście tego procesu, jak ona już była fajna. Jak ona była w fajnej kondycji, to się nie przerazicie. Ej, słyszę, że coś mi się tutaj dobija. My tu w ogóle mamy koci dzieci. Kici, kici, kici. Ale nie wiem, nie widzę ich. Kici, kici, kici. Chciałabym wam pokazać te kocie dzieci. Są gdzieś tutaj. O, są tam. O, nie zobaczycie ich. O, widać. Cześć. Kici, 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 kici. Jak pięknie wyglądasz. Ej, ale ładne niebo jest. A czy nie? W aparacie jest bardzo ładne. Tak nie widać. Słuchajcie, wzięłam się za ogarnianie Merki, ale nie wychodzi mi to. Po pierwsze, mamy tutaj pudełko, bo coś tam się rozlało w naszej takiej jakby apteczce z takimi jakby rzeczami.
A już wiem, co mi się rozlało. Szampon, suchy szampon, to jest Myrka. I słuchajcie, próbuję napisać post, boże nie post, komentarz. Chodzi o bycie ambasadorem w Feed My Horse. Mauralne, ale ja bym siebie wzięła, tak? Zaznaczyłam to, że jakby mój profil to nie jest profil, jakby. No ja nie jeżdżę na zawody. Ja nie jestem profilem edukacyjnym, co nie. Ja po prostu co? No ja po prostu pokazuję, w sumie już nie, więc trochę może, czy ja kłamię? Nie no, ale wiecie, tak to bym się postarała, co nie? No wiecie, że ja uwielbiam takie rzeczy. No i sama nie wiem. Siedzę tak już parę minut i nie wiem, co napisać. Mam coś tam napisane, najwyżej wam gdzieś tutaj dam screena tego, co napisałam, żebyście zobaczyli. Nie wiem, czy to dodam, czy to nie dodam. No ale fajnie by było. No nie wiem, tak po prostu chcę dodać. Tak czuję. Tak czuję, że chcę i no. I tak sobie kminię. I właśnie mój chłopak się patrzy na mnie z moją mamą. Chodzą i oglądają krzewki. Patrzę się na nich, co oni robią. Nie mogę się skupić. Amerka sobie korzysta i z jedzenia. Patrzcie, jaki ona ma brzuch. Czy wy to widzicie? A to dlatego, że ona nie ma pleców i właśnie to ja pożera takie kęsy siana. Kupiłam im siatkę, to wam później pokażę tę siatkę. Tylko, że Kelly nie umie z niej jeść i ona się boi i Mercedes ją odgania od tego. No i weźcie to, rozwiążcie. O, to jest ten burdel tutaj. To jest to opakowanie i to jest tutaj to wszystko. I tutaj są rzeczy, które ten. Tu mamy inhalator, będziemy jej zaraz robić nebulizację. Tu mamy do nebulizacji, tu mamy betadynę do mycia, później kopyt, tam mamy jedzenie sieczkę, tam mamy jeszcze olej, będziemy wszystko je myć, ale to zobaczymy, nie wiem, mam nadzieję, że cię ogarnę dwie dziewczyny, na siódmą mam do pracy, a jest godzina 19 coś. Słuchajcie, ja nie wiem, ile wy widzicie i co wy widzicie. Czy ja nagrywam do slow motion? To muszę cofnąć, nie? Wyczyściłam już kopyta, wyczyściłam jej grzywę, czyli wyczesałam jej. Teraz muszę trochę, no nie wiem, o tutaj, mamy, tak jak mówiłam, mamy na razie tylko halter, bo nie mam tych kantarów. Więc ten, ale zaraz i tak ją będę zmieniać na ogłowie. I co dzisiaj będziemy robić? No nie wiem, chcę, żeby ta kluska pobiegała trochę. Plus to jak wam mówiłam, albo wam nie mówiłam, że pierwszy raz od 4 lat robił nam inny kowal kopyta. Nie nasza kowal, tylko jakiś kowal. Jakiś kowal. I chcę zobaczyć, jak ona teraz będzie biegać. No bo coś tam mówił właśnie tam o struganiu. Coś tam zmieniliśmy jedną rzecz. Przynajmniej tak, i kazał mi ją obserwować. No i zobaczymy. No nie wiem, ma jej to być najlepsze. Przede wszystkim ona staje. Stawaj równo. Jak była u nas fizjo, to ona miała problem ze staniem. Weź wstanie, kobieta. No nie, i znowu źle stoi. Myrka, ty jesteś nie nażartą krową. Proszę się przesunąć. Czy możesz stanąć jak koń? Nie patrzcie, teraz na przykład nie chcę tak stanąć, to nie? Ale stanęła tak, że już miała. No weź stań normalnie. Fizjo miał się ten problem, ale. Ja wam pokażę, o co chodzi. Cześć, bo tak sobie mogę gadać i gadać, nie? Chodzi o to, że jak macie tutaj tylnie kopyta, to ona nie potrafiła stanąć równo. Weź stań. Nie na sobie. Jak kowali wtedy zrobił te kopyta, to ona stanęła tak pierwszy raz. Wtedy stanęła tak tylko po fizjo. O, widzicie, prawie jest równo. Kumacie, o co mi chodzi? Cały czas gdzieś tą nogę daje, niech tak. No właśnie, tak czy tak. I ona jest spięta. O! Prawie. I ona jest spięta bardzo. Tutaj, no ale no nie dziwo, jak wiecie, ten brzuch, tutaj pleców ona nie ma i ten cały brzuch, no i znowu ten kot, nie mogę go, i ten cały brzuch po prostu tutaj się ciągnie, no to tutaj też automatycznie jest spięte, nie bój się, to kot. Gotowy do pracy? Myrek, chodź. Myrek, chodź do pracy. Myrek, chodź do pracy. Myrek, do pracy. No chodź. Trzeba powąchać kupiska, wszystko. Teraz w ogóle widzicie, jak ona wygląda. Powiem wam, że nie jest chyba tak źle, co nie? No idzie nawet żwawo, nawet ochoczo. No nie będę wam, szczerze mówiąc, nic tutaj nagrywać, bo chcę się skupić no, na niej. Chcę zobaczyć, jak ona biega i tak dalej. Chciałabym, żeby też sobie, wiecie, no ona długo nie biegała, więc na pewno będzie sztywniejsza, więc nie chce mi się tak latać z telefonem, a ja wtedy się gubię, ona wtedy też się gubi, ona tak nie lubi, więc jakby sorry, next time. Ja i tak mam od razu w ogóle nie do tego vloga, bo aktualnie mi laptop kupuję już chyba trzeci miesiąc ładowarka do niego. Ciomerik, kto tak pięknie wygląda, jakaś liczna klubecka. I powiem wam, że jak tak stoję, naprawdę nie wygląda tak źle. No jestem brzuch, no ale słuchajcie, jak na konia, który w ogóle nie pracuje. No pamiętacie, jak ona wyglądała, to był naprawdę pączek, nie? A teraz są takie upały, że ja, sorry, ale ja nie daję rady. Jest mi głupio. A czemu ty nie idziesz do przodu? Jest mi głupio, co nie? Ale no, w takie upały też mi szkoda męczyć. Tym bardziej, że naprawdę, no ona przez cały dzień się dusi mi, nie? Jakbym mogła przyjeżdżać o 5 rano, to uwierzcie mi, przyjeżdżałabym. No ale niestety nie mam takiej możliwości. Jaki Arab, patrz na to! O kurde! No idź, nawet ten ogonek ma taki. A ta ma
Przecież ci mówiłam, że Mati wraca. Ale dalej, to jest Mati tylko. Ale co ja powiedziałam przed chwilą? Ale patrz, jak ona wygląda. Patrz na nią. Mati, może Mary, już chodzi na pokazy. Patrz na to. Patrz, widzisz, jak ona chodzi? Patrz, jak ona chodzi. No typowy Arab. Pokazowy. O, się dusi, więc nie może teraz. Ta twoja, od dupki. Moczymy gąbeczkę. W tej brudnej wodzie? Tak. O. Moczymy kopytko. Moczymy kopytko. Które? No, to które smarujesz. No tak po prostu je polej, nie? No i dobra, tyle. No żeby po prostu ten. I teraz bierz olejek. Tak, bierz olejek. Olejek. Jak to się ma? Odkręć olejek. Dobrze. Niech to pachnie ładnie. Tak? No to pomocz pędzelek. Ale coś mi przypomina ten zapach. Mam to zamoczyć w tym? Tak. I smarujesz kopytko. Na górze, nie? Tak, żeby, wiesz. I smarujemy kopytko. Mm-hmm. O Jezu, Mera, jaka cute! Co już? No, i teraz tak kolejne. She's so cute. Dobra, kopytka mamy skończone. Mary stoi. Ale w ogóle jaka jest? No przecież jest najsłodsza. Ale popatrzcie. Ja... Czy ona wygląda tak źle? No, ona budowa ogólnie, to jest wyżej dupa ma niż kłąb, więc... A czy pan będzie robił? Nie wygląda. Tak, gadam sobie. No, chciałam nagrać kluskę. Musisz mówić takie rzeczy? Kluśka śliczna jed. Nie, nie, nie. No, teraz możesz zostać. Teraz możesz zostać. No, możesz... Już grzeczna? Nie była grzeczna. Kelly, nie byłaś grzeczna. Psetań, sali. No ja nie, przestań. No nie. Kelly! A konie mogą mleko? Nie. Mati! Co? Owsiane kakaowe. Ulubione. Kluski owsiane kakaowe. Tak? To jest jej ulubione? Tak mówiła przecież. Tak mówiła. Kelly, chodź tu. Podróbce. Kasia. Co? Proszę popatrzeć. Co? Czy to jest twój koń? Tak. No jak czemu się tak kurzy? Nie, no nie. Bo on może tak śliczny. Czy to jest Ani? Wracamy już ze stajni do domu, a mama poszła sikać. No nie wierzę. A świnia jesteś. Nie. Czekaj, bo ja chciałam nagrać. Uuu, nagrywam tylną kamerką. Dobra. W każdym razie opowiem wam o lążowaniu może Merki. Ponieważ tak, moje spostrzeżenie teraz było ciemno trochę, więc nie widziałam, ale mam wrażenie, później sobie obejrzę też filmiki, żebyś nie wpadło do rowu, bo będzie Mati pana działo. Mam wrażenie, że idzie mocno od palca. Tak mi się. No idzie zdecydowanie inaczej, chodzi. No tam pan nam mówił, że może być tam jakaś tam różnica i tak dalej, że może by to trochę macać i w ogóle, no nie wiem, to było pierwszy raz po kowalu, jakby już jest tydzień po kowalu, no i pierwszy raz chodziła i umiałam na ląży. Też ten wykrok był taki bardzo, niby taki obszerny, jak już doszliśmy do takiego etapu kursa z nią, że jednak ona potrafi tak być, tak otworzyć w tubopartię, tak ładnie iść. A tutaj tak drobiła, to jest dobre słowo, że ona drobiła. No to mi się nie podobało, no ale no nie wiem, zobaczymy, będziemy obserwować. Później na przykład w galopie ładnie szło, w galopie mam wrażenie, że lepiej szło. Ale no nie wiem, jakby jeszcze szła, no ten męczy mnie to, że ona nie idzie od piętki, no ale tam też z tymi piętkami ona miała nierówne te piętki. Coś leżało? Tak. Co to było? Zwierzę? Nie widzę nic, bo jestem ślepa od tej lampy. Nie, bo jestem ślepa od tej lampy, nic nie widzę. Co dalej? No i chyba tyle, no i żegnam się z wami, tam widzieliście, że wzięliśmy tylko na chwilę tę kluskę, bo już w sumie ciemno jest, nie było czasu. No z tą kluską tam się nic nie robiło, chociaż z nią do propracowania trochę jest, no bo Merka, tak wiecie, rzucicie ją, ona sobie je siano, a kluska ma z tym problem, ona musi gdzieś chodzić, musi gdzieś patrzeć, musi coś tam, musi za tobą. Merka to jak sobie położysz tak ją, to tak sobie będzie stać, a kluska to a tu tutaj, a tu tam, a tu siam, no i to taki trochę problem z nią jest, więc fajnie, będziemy tak próbować, jak tam mamy to siano, no to nie, ona sobie tam siedzi, po prostu ja i Elo!
Halo, do następnego.